Witam bardzo serdecznie we wtorek 24 sierpnia i wsłuchajmy się wspólnie w hasła biblijne zapisane w naszej książeczce z Biblią na co dzień. W Księdze Daniela w 7 rozdziale 14 wierszu czytamy: Jego władza władzą wieczną, niezmienną, Jego królestwo niezniszczalne. Oraz w liście do Kolosan 1 rozdział 13 wiersz: Bóg nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Syna swego umiłowanego. Żyjemy w świecie, w którym wszystko się zmienia i chyba w szczególny sposób w ostatnim czasie, w tych ostatnich kilkunastu miesiącach odczuwamy to ze zdwojoną siłą, jak to, co do tej pory wydawało się być takie pewne, niezmienne, trwałe, nagle zaczęło trzeszczeć u podstaw, zaczęło się chwiać. Poczucie bezpieczeństwa dla wielu ludzi zostało bardzo mocno wzruszone. I w tym wszystkim, co sprawia, że nie zawsze czujemy się dobrze, że nie zawsze czujemy się bezpiecznie, szukamy czegoś, co niezależnie od czasów, niezależnie od okoliczności, niezależnie od pandemii, niezależnie od zawirowań w gospodarce czy w świecie polityki, będzie trwałe i niezmienne. Dzisiaj naprzeciw tym naszym pragnieniom, naszym tęsknotom przychodzi to Boże Słowo, które wskazuje, że jest coś, jest ktoś, kto jest trwały i niezmienny. Że Bóg był, jest i będzie ten sam, że Jego Królestwo to nie jest Królestwo na miarę naszych wyobrażeń z tego świata, ale Jego Królestwo to rzeczywistość, którą tworzą ludzie wiary, którzy idą z nadzieją, trzymając się Boga, trzymając się Jego obietnic, Jego słowa i nic tymi obietnicami, tym, co On chce nam dać, nie jest w stanie zachwiać, wzruszyć, rozwalić, w żaden sposób im zagrozić. A więc jeżeli dzisiaj szukasz jakiejś stabilizacji, jakiegoś pewnego gruntu, czegoś, na czym będziesz mógł pewnie i mocno stanąć, na czym będziesz się mógł oprzeć, to przeczytaj to Boże Słowo. Niech ono wniesie pokój w twoje życie. Niech ono zapewni cię o Bożym prowadzeniu, o Bożej bliskości, o tym, że On z każdego doświadczenia jest w stanie wyciągnąć coś dobrego. Tak było w życiu Daniela, o tym czytamy w jego księdze. Tam te perypetie, te wzloty i upadki, to balansowanie na krawędzi życia i śmierci przecież było codziennością, a jednak uchwycił się tego, co jest trwałe, tego, co jest niezmienne, tego, co jest niezniszczalne i przetrwał i żył, pięknie żył na miarę Bożego dziecka, na miarę kogoś, kogo Pan Bóg wybiera. Dlatego zechciejmy też zaufać temu Słowu i z taką nadzieją czynić odważnie krok kolejny na drodze naszego życia, wiedząc, że Bóg jest trwały, niezmienny, ten sam był, jest i będzie, a my chcemy za Nim podążać w naszej codzienności. Dobrego, błogosławionego dnia.